3 listopada wspominamy błogosławionego Ruperta Mayera, prezbitera. Rupert urodził się 23 stycznia 1876 roku w Stuttgarcie w Niemczech, w zamożnej rodzinie kupieckiej, jako drugi syn Ruperta i Emilii. Po ukończeniu liceum powiedział ojcu, że chce zostać jezuitą. Ten jednak polecił mu najpierw przyjąć święcenia kapłańskie. Rupert postąpił zgodnie z wolą ojca. Studiował jako świecki teologię i filozofię we Fryburgu, Monachium i Tybinze. Do seminarium wstąpił w Rotenburgu. 2 maja 1899 roku został kapłanem. Pracował jako wikariusz w parafii. Zakonnikiem został dopiero rok po święceniach kapłańskich, w roku 1900, wstępując do jezuitów w Austrii. Nie mógł tego zrobić w swojej ojczyźnie, ponieważ zakon miał tam zakaz działania. W 1912 roku osiedlił się w Monachium i mieszkańcom tego miasta poświęcił resztę swojego życia. Był duszpasterzem i opiekunem ludzi, którzy przybywali tam licznie w poszukiwaniu pracy i stawali się łatwym łupem wyzyskiwaczy. Założył wraz z dwoma kapłanami Zgromadzenie Sióstr Świętej Rodziny, wspierające najuboższych, a w szczególności kobiety pracujące. Jego posługę w tym mieście przerwała I wojna światowa. Po jej wybuchu Rupert Mayer został kapelanem wojskowym i starał się być aniołem stróżem żołnierzy walczących na froncie Polski, Francji i Rumunii. Został odznaczony najwyższym medalem niemieckiej wojskowości, krzyżem żelaznym 1 stopnia. Znany był z odwagi, gdyż pozostawał z żołnierzami na pierwszej linii frontu w czasie bitew. W 1916 roku, chroniąc własnym ciałem towarzysza walki, w wyniku wybuchu granatu stracił lewą nogę. Po wojnie powrócił do Monachium i pracował tam w parafii świętego Michała. Szczególną posługę pełnił, jak przed wojną, wśród najuboższych, a po wojnie znacznie ich przybyło. W okresie swojej posługi kapłańskiej wygłosił 70 kazań i konferencji miesięcznych. Wprowadził w życie nowatorski pomysł odprawiania niedzielnych mszy świętych na dworcu głównym w Monachium dla wygody pasażerów. W 1919 roku poznał osobiście Hitlera i ocenił go jako wyjątkowego mówcę i podżegacza, który nie przywiązuje zbytniej wagi do prawdy. Niemalże natychmiast też zaangażował się w walkę z ideologią narodowo-socjalistyczną. W 1923 roku przybył na spotkanie nazistów w słynnej piwnicy Bürger Braukeller, gdzie witany był z entuzjastycznymi brawami przez tłumy oczarowane przez Hitlera. Był już wówczas znanym i szanowanym kapłanem i myślano, że zamierza przyłączyć się do sprawy. On jednak w pierwszych słowach przemówienia stwierdził, że nie można być jednocześnie katolikiem i nazistą. Czynił to otwarcie, narażając się na represje. Swoją niezgodę na tezy głoszone przez Hitlera wyraził także na spotkaniach NSDAP, próbując walczyć ze szkodliwymi przekonaniami u samego ich źródła. Był główną postacią katolickiego ruchu oporu w III Rzeszy w Monachium. Nazywano go prześmiewczo kulawym apostołem, a jego sława szybko uczyniła z niego bardzo istotnego wroga NSDAP. Po 1933 roku i przejęciu przez partię władzy wydano księdzu Rupertowi zakaz głoszenia kazań. Jego jednak obowiązywało głównie posłuszeństwo wobec przełożonych zakonnych, a ci popierali jego działalność i zostawili mu w tym względzie wolną rękę. Zakazu więc nie posłuchał. Po raz pierwszy został na krótko aresztowany w roku 1937, ale wykonanie kary czasowo odroczono, licząc się z jego popularnością. Mówił o sobie: stary jednonogi jezuita, jeżeli to jest wolą Bożą, żyje dłużej niż tysiącletnia bezbożna dyktatura. Na prośbę przełożonych przestał głosić kazania, ale gdy tylko posłyszał opinię jednego z przywódców partii, że kapłanów wystarczy postraszyć więzieniem, a zaprzestaną swojej działalności wywrotowej, powrócił do głoszenia. Został ponownie aresztowany 5 stycznia 1938 roku. Podczas jednego z przesłuchań powiedział: możecie mnie zgładzić, ale prawda musi być wypowiedziana. Wyszedł jeszcze przed zakończeniem 6-miesięcznego wyroku w rezultacie amnestii.
W celi demonstracyjnie pozostawił swój krzyż żelazny. Trzeci raz zatrzymano go w 1939 roku po odmowie udzielenia informacji o podejmowanej działalności duszpasterskiej. Wówczas został zesłany do obozu koncentracyjnego w Oranienburgu koło Berlina, pomimo faktu, że miał wtedy już 63 lata. Tam przez 7 miesięcy trzymano go w odosobnieniu, w pojedynczej celi. Powiedział później: łzy radości stanęły mi w oczach, gdy z powodu mego powołania zostałem zaszczycony więzieniem i niepewną przyszłością. Hitlerowcy wiedzieli jednak, że zanim zabiją jego, muszą zabić jego sławę. Kiedy więc stan zdrowia księdza Ruperta Mayera gwałtownie się pogarszał na skutek obozowych warunków życia, wypuścili go i internowali w benedyktyńskim opactwie Etal. W ten sposób przynajmniej uniknęli rozsławiania go jako męczennika. Z kolei on sam pozostał z bolesną świadomością, że wielu jego rodaków, nie mając aż tak sławnego imienia, umiera w obozach, podczas gdy on jest bezradny. W 1945 roku amerykańskie wojska odbiły klasztor z rąk hitlerowskich, a Rupert Mayer, korzystając z odzyskanej wolności, powrócił do Monachium i podjął ponownie działalność duszpasterską. Starał się przekonać ludzi, by nie sądzili siebie nawzajem i żyli w pokoju. Niedługo jednak przyszło mu głosić przebaczenie. Zasłabł podczas celebracji Eucharystii w Dniu Wszystkich Świętych 1945 roku. Stracił mowę podczas głoszonego przez siebie kazania. Nagle zatrzymał się na słowie Pan, kilkukrotnie je powtórzył i osunął się. W kilka godzin później zmarł w szpitalu. Bezpośrednią przyczyną jego śmierci był atak serca. Jest autorem znanych aforyzmów, między innymi tego: wszystko tak szybko przemija i nim się spostrzeżemy, dobiliśmy już do kresu życia. Ale także: Panie, jeśli Ty chcesz, na wszystko mam czas, teraz i w wieczności. Został beatyfikowany przez świętego Jana Pawła II 3 maja 1987 roku. Beatyfikacja ta odbyła się na wypełnionym po brzegi Stadionie Olimpijskim w Monachium. Papież powiedział wtedy: tam, gdzie Bóg i Jego prawa nie są chronione, tam prawa człowieka są gwałcone. Szkoła imienia Roberta Mayera znajduje się w Pulach, koło Monachium, przy ulicy jego imienia. Początkowo w tej samej miejscowości, przy tej samej ulicy, znajdowały się jego ziemskie szczątki. Później jednak, z uwagi na duży ruch pielgrzymów, przeniesiono je do Monachium, gdzie spoczywają w skromnej kaplicy przy głównym deptaku Neuenhauserstrasse w dzielnicy handlowej. W Bawarii wiele ulic nosi jego imię, podobnie jeśli chodzi o szkoły i kaplice. Działająca w Polsce fundacja jego imienia pomaga sierotom i dzieciom w trudnej sytuacji społecznej. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś błogosławionego Ruperta na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam miłościwy.